Cześć, witajcie. Witajcie, kochani, witamy dzisiaj w tygodniu, który był tygodniem ciekawym, tak naprawdę dosyć. Mniej może dla użytkowników, chociaż dla użytkowników smartfonów też. To był ciekawy tydzień, chociaż urządzeń jest jak na lekarstwo nowych. Dokładnie, nie ma za dużo nowych urządzeń, chociaż oczywiście trochę też jest. Natomiast może zaczniemy właśnie od takich wydarzeń około smartfonowych, niekoniecznie będących premierowymi urządzeniami. Zostaw to na deser. Walnijmy najpierw te strupy z całego tygodnia, a Dobra. później powiedzmy o No rzeczach dobra, ciekawych. jak sobie winszujesz, to od czego zaczynamy? Co na początek Od będzie? czego zaczynamy? Słuchajcie, na szybko. W Redmi Note 10 Lite India. W zasadzie mówimy o nim tylko i wyłącznie dlatego, żebyście nie pomylili go z tym Lite'em, który jest u nas w sprzedaży. Warto zwrócić uwagę. Dużo się co prawda nie różnią, ale jednak troszeczkę tych różnic jest. To jest też powtórka z rozrywki. Snapdragon 720 IPS-owy wyświetlacz 667, Full HD ze zwykłym odświeżaniem, ale z Corning Gorilla Glass 5 za to na wyświetlaczu, co prawda rysującym się, ale no cóż. 64 albo 128 pamięci flash, 4 albo 6 pamięci RAM, zestaw aparatów 48 plus 8 szerokokątna plus 5 do makro i dwójka jeszcze na dodatek do rozmywania tła. Z przodu natomiast, co jest z przodu? 16 megapikseli. I to w zasadzie tyle. I mówimy o nim właściwie jako o ciekawostce, żeby go nie pomylić z tym, który jest dostępny u nas w Europie. Wysypały się też tablety. Dwa w zasadzie tablety. Jeden, który u nas jest średnio osiągalny i to jest MatePad T8 Kids Edition. Tablet dla dzieci Huawei'a. I umówmy się tak, bo jego prawdopodobnie u nas raczej nie będzie, w związku z tym, jeżeli jesteście ciekawi, zajrzyjcie po prostu sobie na kartę. Natomiast powiemy troszeczkę więcej o drugim tablecie. Tak, takim, którego prawdopodobnie u nas będzie można dostać, nie? Tak, tablet pokazała Nokia. Trochę powiem szczerze, dziwne urządzenie moim zdaniem, bo z jednej strony no, nie ma jakichś tam, kurczę, super hiper parametrów, z drugiej ma fajny ekran. Widać, że po prostu postawili na to, co w sumie w tablecie jest najistotniejsze, bo dali ekran z rozdzielczością 2K 10,4 cala. Także ten ekran może faktycznie dosyć fajnie wyglądać. To jest rozdziałka 1200 na 2000 pikseli, czyli już jest całkiem nieźle przy tej przekątnej. Powiedzmy, że wyświetlacz może być. Do tego mamy dźwięk OZO, czyli ten taki uprzestrzeniony. Aparaty fotograficzne to tam w tabletach małe znaczenie mają, jest piątka z przodu, ósemka z tyłu. Nie wiem, prawdę mówiąc, jak to będzie wyglądało na żywo, bo na renderach ten tablet ma stosunkowo wąską ramkę wokół ekranu i wygląda to całkiem. Słuchaj, mi się zdawało, że ty w dziusie napisałeś, że to pierwszy tablet Nokii jest. Wiesz co, pierwszy tej odrodzonej Nokii na pewno. A, HMD tak. HMD to jest pierwszy tablet, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy swego czasu w Barcelonie, Nokia, ale ta prawdziwa Nokia fińska pokazywała tablet rzeczywiście Nokia. No, nie raz były te tablety, z tym, że od razu mówię, to też nie ja pisałem tego newsa, tylko nasza droga koleżanka Jola. A, okej, nie spojrzałem. Więc powiem szczerze, naprawdę też przyglądam się temu tabletowi po raz kolejny raz. I tak szukam czegoś no, jeszcze fajnego w nim. No, głośniki stereo. To jest też rzecz fajna, jeżeli chodzi o tablet, no bo to jest urządzenie do konsumpcji multimediów, tak, filmiki i tak dalej. Natomiast dalej, no to już jest tak sobie, bo na przykład mamy wersję 3 albo 4 giga RAM-u. No, dużo nie jest. 32 giga pamięci w tablecie, tam gdzie trzymamy trochę multimediów, to też tak sobie średnio. Może być 64. Jest gniazdko na microSD, więc jakoś tam te nasze zdjęcia i filmy będzie można wrzucić. Są chyba dwie wersje, chyba jest i Wi-Fi, i w 4G, prawda? Wiesz co, muszę jeszcze sprawdzić, bo tak jak mówię, tekst przygotowywała Jola. No tak, mam dwie wersje, mam i Wi-Fi, i mam wersję 4G. Tak, jeszcze tylko dodam, że sercem tego tabletu jest Unisoc Tiger T610, czyli no nie jest to jakiś super szałowy procek. To jest taki trochę bezzębny tygrys, ale tygrys. Bateria lekko pluszowy, czyli też jakoś bez jakichś większych rewelacji, 15 watów ładowanie, czyli po prostu Nokia zrobiła tablet tak naprawdę do oglądania, no bo dali przyzwoity ekran, dali głośniki stereo, raczej nie jest to sprzęt do grania, od chyba po prostu urządzonko dla kogoś, kto potrzebuje właśnie sobie
poglądać Wiesz fotki, co, ja chyba po raz kolejny niestety muszę powtórzyć, że tutaj marka Nokia na tym tablecie, nie jestem pewien, czy jest rekomendacją. No Nie nie. jestem pewien, czy w przypadku tabletów w tej chwili nie należy po prostu pójść do sklepu, zobaczyć, który działa w miarę płynnie i kierować się głównie płynnością działania i ceną. Nie zwracając za bardzo uwagi na markę, głównie z tego, no Nie. chyba, że kupujecie oczywiście iPada, no to wtedy to Nie. nie, to wtedy jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jeżeli chcecie kupić tablet, czy Wi-Fi, czy taki, który samodzielnie będzie obsługiwał kartę SIM, zdaje mi się, że naprawdę warto po prostu przejść się do sklepu, wziąć te tablety w jakimś elektromarkecie, tam gdzie można je wziąć do ręki, pobawić się troszeczkę nimi i zobaczyć, jak one działają. Średnio sprawdzicie połączenie z internetem, co prawda, chyba że poprosicie o pozwolenie, ale nie sądzę, bo w sklepach No, zazwyczaj nie pozwalają. W przypadku tabletu działa lub nie działa, wystarczy. Natomiast da się przetestować sporo innych rzeczy właśnie, choćby prędkość działania przez uruchomienie kilku aplikacji i zobaczenie jak i co. Jeżeli wam się spodoba wyświetlacz, jeżeli wam się spodoba cena i to jak to działa, to tak naprawdę w tym momencie ta marka z tyłu nie jest bardzo istotna, bo high-endowych tabletów niestety brak Nie. na rynku. Dokładnie. W przypadku Nokii jeszcze za tym tabletem może przemawiać to, że producent obiecuje dwie duże aktualizacje, czyli dwie kolejne wersje systemu po Antku 11, z którym tablet startuje, i trzyletnie wsparcie poprawkami bezpieczeństwa. Ceny nie są takie złe, bo wariant Wi-Fi kosztuje 999 zł. W Polsce będzie na szczęście dostępna ta mocniejsza konfiguracja pamięci 464. I to jest, czyli 1000 zł za model Wi-Fi i 1100 bez złotówki za model z modemem LTE. Także wydaje mi się, że te ceny są całkiem przyzwoite, bo jednak ciutkę markowy ten tablet jest. Pamiętajcie, że ta Nokia to nie jest tą Nokią, tak jak Jacek powiedział, ale nadal dzięki chociażby temu wsparciu dłuższemu, no, coś ten tablet sobą reprezentuje mimo wszystko. Tak, to znaczy wsparcie jest rzeczywiście jedyną wartością dodaną, dla której warto rozważyć jego zakup ewentualny, bo dokładnie. Tabletów o podobnych parametrach znajdziecie po prostu na tony. Tak, ale wiecie, no kupowanie jakiegoś chińskiego no-name'a, który wsparcia mieć nie będzie, zapomnijcie. No, może wam posłużyć 4 lata, a może paść po 2 miesiącach równie dobrze. Dokładnie, prawda. To jest takie właśnie na dwoje babka wróżyła. W przypadku Noki, no nie, tu byłbym ostrożny, no niemniej jednak wydaje mi się, że HMD będzie w miarę starało się nie zepsuć tej marki już do końca. To znaczy, wiesz, jeżeli się kupuje w sklepie, to zawsze jest jeszcze rękojmia. Gorzej, jeżeli kupujecie rzeczywiście urządzenia w serwisach aukcyjnych czy gdzieś online w sklepach dziwnych, wtedy rzeczywiście może być problem. Natomiast no, kupując nawet chińskiego no-name'a, który wam się podoba ze względu na cenę i ze względu na działanie w elektromarkecie, zawsze macie tę nadzieję, że ta rękojmia jednak zadziała. No tak, tylko kosztuje to zawsze czas i nerwy. No jak to w przypadku każdej awarii. Jeśli się, ale to wiesz, to jak się popsuje, to niestety również markowe tablety kosztują tak. Czas i nerwy. No masz trochę racji, faktycznie, no tylko powiedzmy, że jest mniejsza szansa, że będzie problem jakiś w przypadku markowego. Wiesz co, jak czytam komentarze naszych użytkowników, którzy piszą o tym, jak ich potraktował serwis gwarancyjny, a przecież wiemy, że to są firmy zewnętrzne, ich dużo w Polsce nie ma, ale no cóż, poszczególne oddziały, bo trudno mówić o tym, że cała firma jest zła, ale poszczególne oddziały niektórych firm czasami się rzeczywiście nie popisują. No tak, no. I robią marce koło pióra, głównie dlatego, że no jakby nie przynależą do tej marki. Marka ich wynajmuje, tak, jako pomoc zewnętrzną, jako outsourcing. I to jest. No nie wiem, ja. Powiem szczerze, że za każdym razem, jeżeli się oddaje urządzenie do serwisu, to na dwoje babka wróżyła. No tak, no mówię, ja złych doświadczeń dotąd z serwisem nie miałem. No aczkolwiek mówię, no staram się unikać tej najtańszej elektroniki, bo. No bo tak. Trochę wygląda na to, że nieoficjalnie, ale tak naprawdę bardzo oficjalnie pojawiło się w katalogu Oppo A54s. To co prawda nie jest smartfon taki zupełnie nowy, dlatego że jeżeli mi się przyjrzycie z bliska, to zobaczycie bardzo dużo podobieństw do Oppo A16, którego już swego czasu omawialiśmy. Ten smartfon pojawił się na razie w ofercie operatorskiej w Orange'u, nie w Polsce również, tylko w kraju egzotycznym na razie. A, ale zniknął już. Zniknął. Słucham?
zniknął już z tamtej strony. Naprawdę? Tak, już jest 404. Jak, w momencie, jak już pisałem artykuł, krótko po tym, jak dodałeś kartę, już było 404. On był w holenderskim Orange'u. Powiem szczerze, że no wiem, bo mam zrzut strony. A rzeczywiście, kurczę, słuchaj. Nie, jest, Adaś, jest. Poczekaj. Wchodzę na stronę holenderskiego Orange'a i tutaj jest, no, jest a ja ten mam telefon bez problemu. De pagina nit gewonden. Nie, A54S, no nie mogę wrzucić w tej chwili, bo jakbym miał OBS-a, to bym wrzucił na ekran, żebyś mógł zobaczyć, ale nie jestem w stanie tutaj tego zrobić. Czekaj. Aha, dobra. No masz rację, jest. E-shop Orange B i można go obejrzeć u operatora. Natomiast on się różni troszeczkę od A16, bo tutaj jest i kwestia pamięci, bo jest 32 giga pamięci flash i 4 giga pamięci RAM. A poza tym, słuchajcie, wymienili aparat główny fotograficzny i to jest wymiana bardzo korzystna, dlatego że bodajże z 13 megapikseli z tyłu, które miała A16, zrobili 50 megapikseli. Cała reszta jest identyczna. Także jest to... A, i jeszcze chyba procesor, jeżeli się nie mylę... Nie, procesor jest, zdaje się, ten sam, tylko pamięć i aparat fotograficzny. Tak poza tym identyczne telefony. No cóż, no, mnożenie bytów nadal. No dokładnie. Cena między 200 a 250 euro przewidywana, czyli tam 900-1100 z groszami. No i słuchajcie, przechodzimy do tego, co jest chyba najważniejsze w tym tygodniu, jeżeli chodzi o smartfony, czyli do premier Motorola. Bo oficjalnie Motorola pokazała u nas, oddział prasowy Motorola przysłał nam informacje i pokazały się w internecie na temat Motorola E30 w wersji single i dual SIM oraz Motorola E40 również w wersji single i dual SIM. No cóż, coś dobrego o tych telefonach spróbujmy powiedzieć. Nie będzie łatwo, głównie z tego powodu, że Motorola tutaj jednak postawiła na budżetową konstrukcję i wsadziła w obu smartfonach Unisoka T700. Ja przepraszam, choćbym się nie wiem jak starał, niewiele dobrego mogę o tym procesorze powiedzieć. Nie wiem, no porównując rzeczywiście średnią rynkową, nawet w tym segmencie to... Mam sygnały właściwie z całego świata, że urządzenia oparte na tym procesorze no nie chodzą ani tak fajnie jak urządzenia na tej samej półce Mediateka, czy tak fajnie już nie mówiąc o Qualcommie. No ale są to, Motorola najwyraźniej stwierdziła, może nie wiem, w kwestii braku chipów obecnie na rynku, albo z innych powodów właśnie, nie wiem, czy oszczędnościowych, czy jakichś budżetowych, że tutaj procesory Mediateka czy Qualcomma się nie pojawią. Unisoc jest formą uznaną, ale jednak to są konstrukcje budżetowe i to na każdej półce. Tak jest, no. Dobrego mogę powiedzieć tyle, że są baterie 5000 mAh, to jest naprawdę dobry trend u Motorola i bardzo mi się podoba. Dobrego mogę powiedzieć tyle, że odświeżanie właśnie, w wyższym modelu to jest 90 Hz, bo niższy też ma, czy nie? Wiesz co, niższy też ma chyba 90 Hz. Bo ekrany były takie same, więc też ma, o ile tak. Dobrze pamiętam, to też ma. Natomiast naprawdę cokolwiek dobrego jest trudno powiedzieć na temat pamięci, na przykład w modelu niższym, bo przepraszam Was bardzo, ale nie, jeżeli już chcielibyście to tylko i wyłącznie 40. Tak, no. Dlatego, że tam jest przynajmniej 4 giga RAM-u, to mówimy od bardzo wielu tygodni, to jest obecnie minimum. Tak, przede wszystkim tam jest pełny Android W40, bo model E30 ma tak, Androida Go, ma Go oraz tak. Oszałamiającą pamięć 2 plus 32, więc podziękujemy za ten telefon. Oba modele niestety nie mają NFC, szkoda, że chociaż w tym droższym też zabrakło. Aparaty fotograficzne też takie same, 48 plus 2 plus 2 z tyłu i 8 z przodu, ochrona IP52, czyli powiedzmy, że powłoka hydrofobowa. Telefony się jeszcze różnią kolorami, w jakich są oferowane, bo E30 jest szara albo niebieska, a E40 jest trochę bardziej szara i taka powiedzmy złoto-różowawa, ciężko cię, nie potrafię nazwać, mówią, że to jest pink, ale... Kolor chyba w obu przypadkach to chyba jest grafit, tylko to jest grafit z różnymi właśnie rozróżnieniami. Jeden jest grafitem trochę ciemniejszym, drugi jest chyba trochę jaśniejszym, chociaż wyglądają podobnie. Ceny.
599 i 699 zł. Jeżeli już musicie, to naprawdę odżałujcie tą stówę i kupcie E40. Tak, jeżeli musicie tę Motorola, którąś z tych Motoroli kupić, to wtedy rzeczywiście raczej model wyższy, mimo tego, że trochę droższy. Tak. Jest jeszcze jedna, przepraszam, chyba, że coś chciałeś jeszcze na ich nie, temat. Nie, mówię, że nie musicie w ogóle, także nie wyszło, że namawiamy na tą E40. Jest jeszcze jedna Motorola z tym, że to jest Motorola ze Stanów i nazywa się Moto G Pure, Moto G Pure się nazywa i ma bateryjkę tym razem 4000 mAh. I ja próbowałem znaleźć, powiem szczerze, czego to jest klon i jakoś nie znalazłem. Jest sporo konstrukcji podobnych Motorola. Wiesz co, jest G-Play podobna, no, ale nie taka sama. No, ale nie taka sama. Jest, bo... Dlatego mówię, jest kilka podobnych konstrukcji, natomiast zawsze różnią się czymś istotnym, albo wielkością ekranu, albo procesorem, albo pamięciami, albo bateriami. W związku z tym można nawet uznać, że dobra, taki zlepek na rynek amerykański jest czymś nowym, jest nową jakością w Stanach. I to jest smartfon, którego też nie bardzo jest co zazdrościć Amerykanom tak naprawdę. To jest rzecz oparta na Helio G25 z wyświetlaczem 6,5 cala, z pracującym przy HD z plusem, także nawet no tak. Pamięci 32 flesza plus 3, czyli ona się tak lokuje mniej więcej w połowie drogi między E30 a E40, bo ma 3 giga pamięci RAM. 13 megapikseli z tyłu plus 2 i z przodu 5, także sami widzicie, że to jest konstrukcja również bardzo budżetowa. 52 jeszcze szczelność. Nie ma NFC, o to też powiedzmy warto zauważyć. Aha, ale ceny, kurczę, nie widzę tego telefonu. Jest tylko zapowiedź, że... Nie, ja powiem szczerze, że w Stanach nie oglądałem. On dosyć późno wczoraj wyszedł, tak, bo on jeszcze wczoraj się pojawił, ale to już było po moich godzinach pracy zdecydowanie. Od 14, tak, nie, można się tylko, że tak powiem, zaregistrować jako potencjalny zainteresowany, natomiast ceny jeszcze nie wiemy. No nie będzie to na pewno drogie urządzenie. No, to jest ta sama mniej więcej półka, co te G30, G40. Mogłaby to być G50 ewentualnie, chociaż też nie do końca. Jeszcze tylko wrócę, bo nie pamiętam, czy przy tamtych G30, G40 to powiedzieliśmy, ekrany tam też oczywiście są HD+. Tak boli uzupełnienia. No nic szałowego, prawdę mówiąc, Motorola nie pokazała od budżetowca. No dobrze, no teraz przejdźmy do wydarzeń troszeczkę ciekawszych. Widzicie za nami tam takie ten, ja się nie chwalę w sieciach społecznościowych, w związku z tym przynajmniej wam się chciałem pochwalić. Byliśmy na imprezie zorganizowanej przez polski oddział Vivo, który w Polsce obchodzi zakończenie pierwszego roku działalności. Zakończenie, rozpoczęcie jakby nowego. I zaczęli z grubej rury, słuchajcie, dlatego że zdecydowali się na współpracę z polską reprezentacją skoczków narciarskich. No, ogólnie są PZN-em, ale partnerują skoczkom, tak, bo to... Był Polski Związek Narciarski w osobie prezesa, a był również jeden z najsłynniejszych komentatorów skoków narciarskich, który prowadził cały event. Byli chłopaki. Powiem wam szczerze, że to było dosyć niesamowite wrażenie. Na co dzień nie ma się takiej okazji po prostu. Natomiast myśmy siedzieli na widowni, a panowie, chłopcy, skoczkowie wchodzili jakby z zewnątrz i zajmowali miejsca w pierwszych rzędach. To było niesamowite, dlatego że mimo tego, że człowiek sobie zdaje sprawę, że to muszą być drobni mężczyźni, ponieważ oni muszą wysoko i daleko latać, to wrażenie było jednak niesamowite, bo przez pierwszy moment miałem jakby takie uczucie, jakby wchodziła, nie wiem, 7. klasa szkoły podstawowej. Chłopaki są dosyć niesamowici. No to może wyglądają troszeczkę z daleka jak dzieci, ale to są mężczyźni, słuchajcie, z takimi kochones, co to w czterech rękach prawdopodobnie by się nie uniosło, bo za każdym razem, jak sobie wyobrażam, jakby wejść na tą wysoką krokiew. Jeśli macie okazję wejść na chociażby w Zakopcu na górę skoczni, zróbcie to, stańcie tam, spójrzcie z perspektywy skoczka, no to zobaczycie, co ci goście robią. To jest po prostu niesamowite. Oni są gigantami po prostu. Tak, to
To jest. Natomiast zabawne, słuchajcie, dosyć było to, że rzeczywiście dziennikarze trochę jak dzieci za nimi biegali, próbując sobie zrobić zdjęcia, bo oni byli rozchwytywani. Tam były i stacje telewizyjne, i były wywiady z nimi przeprowadzone. W związku z tym trudno było ich złapać. Udało nam się Kamila Stocha złapać, którego akurat Adaś nie ma i ja nie mam tutaj, ale udało nam się złapać Kamila Stocha i właśnie Piotra Żyłę. Również tak, żeby sobie strzelić fotkę i to było rzeczywiście bardzo miłe. Oni w obejściu są po prostu bardzo, bardzo mili w kontakcie, także to było bardzo sympatyczne. Mieliśmy w ogóle też niebywałą okazję, bo nawet na zawodach, nawet gdyby udało nam się wejść powiedzmy do strefy VIP podczas zawodów, za kulisy zawodów, też niekoniecznie mielibyśmy okazję spotkać całą polską reprezentację. Tak, bo była tam calutka reprezentacja, słuchajcie, kilkunastu chłopaków. Tak, także, bo wiadomo, na zawody nie wszyscy jeżdżą, niektórzy trenują, niektórzy odpuszczają zawody, a tu wszyscy, byli dosłownie wszyscy. No to się fajnie zbiegło, bo też się tak zakulisowo dowiedziałem, że po prostu reprezentanci byli na badaniach lekarskich w Warszawie i prawdopodobnie zostało to jakoś powiązane właśnie z tą premierą, żeby zgrać terminy. No i widzieliśmy ich wszystkich. Są. A przy okazji, słuchaj, ciekawostka techniczna zupełnie. Była tam możliwość pobawienia się, obsługa miała dostęp do dwóch stanowisk wirtualnej rzeczywistości, gdzie można było pobawić się grą w skoki narciarskie, ale nie te takie fajne, proste, jak to dawniej były u nas i ludzie się zagrywali, mimo tego, że była to bardzo prosta gierka. Może właśnie dlatego się zagrywali. I pewnie właśnie to tylko z tej gry. Była to rzeczywiście wirtualna rzeczywistość i odczucia ja mam dosyć fajne, to było niesamowite, dlatego że siedziało się tam na tej desce, trzeba było we właściwym momencie zejść z deski, odbić się we właściwym momencie i wylądować właściwie, co mnie się ani razu nie udało niestety. No tak, no nie, ja raz na tył. Nie jest łatwa gra. Natomiast słuchaj, jest jedna rzecz, nie wiem czy zauważyłeś, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, bo cała ta wirtualna rzeczywistość, okej, fajnie zrobione, w miarę poprawnie, tutaj bez żadnych tych, natomiast po założeniu gogli ja zobaczyłem jedną rzecz. Te cholerne gogle mają czujnik, prawdopodobnie mikrofon oddechu. W związku z tym tak, za każdym moim oddechem para leciała mi z ust w goglach. Tak jest, i to tak, było tak, niesamowite. Tak. Najpierw pomyślałem, że to jest, słuchaj, automat, że jest skrypt, który po prostu gdzieś tam puszcza. Nie, nie, nie. Wstrzymałem oddech, ale się okazało, że nie. Mikrofon słyszał po prostu, jak wydychałem powietrze i w tym samym momencie obłoczek pary, świetnie zrobiony zresztą, najgenialniejsza chyba rzecz w tych skokach. Tak, może dlatego, że mi się wylądować nie udało. Taki detal, który to jest zabawne, bo to jest w sumie pierdółeczka, to jest detal. Tak, ale niesamowicie zwiększająca imersję po prostu. No właśnie, taki szczególik, na który wielu ludzi by też nie zwróciło uwagi, W każdym razie, słuchajcie, dwa słowa komentarza. No, Vivo zdecydowało się na bardzo odważny ruch. Piłka nożna w postaci Lewandowskiego jest w zasadzie obsadzona przez inną konkurencyjną firmę. Zastanawiali się, jaka dziedzina sportu jest jeszcze w Polsce popularna i wybrali skoki, które ostatnio rzeczywiście święcą triumf, bo chłopaki latają bardzo wysoko i bardzo daleko. I prawdopodobnie marka Vivo stanie się dzięki temu znacznie bardziej rozpoznawalna na polskim rynku, mimo tego, że jest rozpoznawana już, to nie jest to takie rozpoznanie, jakie by prawdopodobnie chcieli. Jeżeli chłopaki w tym roku będą latali również wysoko i daleko, to jest szansa na to, że w przyszłym roku Vivo będzie w zupełnie innym miejscu niż jest obecnie. Dokładnie, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo dobry ruch, bo ja osobiście prywatnie powiem szczerze, nie przepadam za futbolem i prawdę mówiąc polskich piłkarzy, zresztą w ogóle piłkarzy mam potąd w reklamach wszelkiej maści, i zawsze mówiłem, że kurczę, ci biedni skoczkowie robią niesamowite rzeczy, a tak trochę nie są tak, że tak powiem, obsadzani marketingowo mocno jak piłkarze, a według mnie powinni być o wielokroć bardziej. Też jest jeszcze jedna marka w Polsce, która na przykład współpracuje z polskimi siatkarzami, właściwie z Polskim Związkiem Siatkarskim, bo to ze wszystkimi drużynami i panów i pań i tak dalej, ale o tej firmie dzisiaj nie będziemy mówili, bo oni w tym tygodniu chyba nic nie zrobili. Nie, jak to nic nie zrobili? Nic nie zrobili. Wprowadzili na polski rynek trzy nowe smartfony oraz tablet, o tym przeczytałem. Ale to, Adaś, mówisz nie o tej firmie, wybacz. O której mówisz?
Xiaomi Ty mówisz o sponsoruje. innej firmie w tej chwili. Ty mówisz o firmie, która rozpoczęła z kolei współpracę z Igą Świątek, naszą wspaniałą tenisistką. Poczekaj, siatkarzami również. Też, tak? Tak, 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 dokładnie. A kto jeszcze siatkarzy poza Xiaomi, że tak powiem, wspiera? Okej. Okay. Bo to mi umknęło. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie no, słuchaj, mam na ten temat slajdy. Także... Dobra, 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 dobra. W każdym razie byliśmy również w tym tygodniu na premierach Xiaomi. Xiaomi poza urządzeniami, które pokazało, które znamy już, dlatego że miały premiery światowe, poinformowało również właśnie o tym, że rozpoczęli współpracę z Igą Świątek oraz zostali sponsorem polskich zawodów w kitesurfingu, chyba polskich, nie? Tak, 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 kitesurfing również sponsorują. Współpracują z Igą już od dłuższego czasu. To nie jest tak, że oni teraz rozpoczęli współpracę. A popatrz, ja myślałem, że dopiero teraz nie, nie, rozpoczęli Igę współpracę. Świątek wspierają już, o ile dobrze pamiętam, od wiosny. Aha. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba tak. Wiesz, ja nie jestem światowy, w związku z tym niestety tak, nie siatkarze też umknął już mi ten szczegół. Czasu. Oni po prostu na tej premierze, na której byliśmy w czwarteczek, po prostu zaserwowali nam takie resume, co robią i kogo wspierają. No okay. Tak, kitesurfing, kitesurferów również wspierają, także no pozostaje tylko, że tak powiem, przyklasnąć na tego rodzaju inicjatywy, no bo dobrze jest, że firmy nie tylko cisną w reklamy telewizyjne i marketing, ale również starają się pomóc komuś, kto robi fajne rzeczy. To jest fajne. Smartfony sobie możecie u nas obejrzeć. Adaś pisał newsa, w związku tak. z tym wiadomo, jakie smartfony pokazano, wiadomo, jakie są ceny, nie wiem, możemy ewentualnie ceny podać, jeżeli ceny, miałbyś ochotę. Cen, wiesz co? Jest tych cen od diabła i ciut, ciut. Tak, ja odsyłam, bo jeszcze i tak pomylimy, a jak się szybko mówi, to i tak tego nie wyłapiecie. Macie podlinkowany artykuł na temat premiery Xiaomi. No dobrze, to ja może jednak wspomnę przynajmniej, które modele, gdybyście byli ciekawi. Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NS, skomplikowana nazwa, ale to jest ten smartfonik, gdzie postawiono na styl troszeczkę bardziej, na fajne kolorki, można kupić różowy, można kupić niebieski, także tak, jeśli tak, jesteście tak. zainteresowani. Poza tym Xiaomi pokazało jeszcze całą masę innych urządzeń. Bardzo wiele tablet między innymi pokazali, tak, Xiaomi Pad 5. Wyprzedał w niższej cenie. Była porcja tabletów sprzedawanych chyba 300 taniej. I tak. poszły w ciągu paru godzin i się nie dziwię, bo to całkiem fajny tablet jest przy tej cenie, więc... Pokazali słuchawki bezprzewodowe, pokazali opaskę nową, która obsługuje NFC, bo to jest też generacja szósta, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to jest szósta, ale z NFC, czyli zupełnie szósta nowa generacja, wersja, ale z NFC, można... także można płatności. Te płatności na razie nie są ogólnie obsługiwane, bo to są ale... autorskie płatności to. Xiaomi. Natomiast oni w tej chwili prowadzą rozmowę o tym, żeby tą obsługę rozszerzyć na troszkę więcej banków niż tak, jest w tym momencie. Na pewno rozszerzą, przynajmniej na te wiodące, bo już tam na slajdzie nie było, ale już padła nazwa nawet też kolejnego banku dużego polskiego, także no znaczy, dajmy... tam ze trzy nowe banki, oni wspominali, tak. że z trzema nowymi bankami będą rozmawiali, także bardzo możliwe, że to obsługa... Nie będziemy banków reklamować, ale na razie to jeszcze powiedzmy, nie wszyscy mogą być zadowoleni, ale wystarczy poczekać. No, natomiast ja... myślę, że bombą było, bo co prawda ta wiadomość była już znana, to znaczy już wcześniej Xiaomi informowało o tym, ale tutaj dostaliśmy informację jakby potwierdzoną przez polski i nie tylko oddział, bo mamy szefa, który jest nie tylko oddziałem naszego oddziału, ale również i jakby specjalistą od nieco innych krajów, które też są blisko. Potwierdzenie tego, że prezes prezesów Xiaomi zajął się bardzo poważnie przygotowaniem do wejścia na rynek Xiaomi z nową marką samochodów elektrycznych. Tak. Co prawda to jeszcze ze dwa lata miną, jak usłyszeliśmy, zanim pierwszy samochód się pojawi elektryczny z marką Xiaomi, bo wiedzieliśmy wcześniej już, że Xiaomi rzeczywiście zarejestrowało markę samochodów, że zamierzają na ten rynek wejść, natomiast tutaj dostaliśmy ze złotych ust jednego z prezesów potwierdzenie, że tak właśnie będzie. Tak będzie. No kurczę, jeżeli to im wyjdzie tak jak hulajnogi, to Tesla już się może zacząć bać.
Tak, ja osobiście nie, zresztą sami wiecie, że chyba obaj nie jesteśmy wielkimi zwolennikami samochodów elektrycznych, również z powodów ekologicznych. No tak. Natomiast jest to taki ruch, który jest ruchem popularnym i jest na fali, bo to jest taka moda, która szybko nie Modne. przejdzie w związku z tym. Tak, Jest to ale ruch bardzo mówię, fajny. no, akurat jeżeli chodzi, powiedzmy, o tych producentów, nazwijmy to elektroniki, którzy idą w automotive, no to wydaje mi się, że chyba Xiaomi ma największe szanse, żeby zaistnieć w sposób jakiś tam znaczący na rynku samochodów, oczywiście o ile nie przewalą sceną, bo ja myślę, że te samochody elektryczne, zanim do nas dotrą, to jeszcze z przynajmniej 5 do 10 lat, no bo wiadomo, że najpierw będą oferowane w Chinach. No, niemniej będzie się działo, coś czuję. Wiesz co, Każdy ją mówi. jeżeli one się w Chinach pojawią za 2 lata, to myślę, że u nas, jeżeli uda się dopełnić Chińczykom wszystkich certyfikatów, a myślę, że będą się starali, żeby te Myślę, samochody mogły być sprzedawane w Europie również, to może być nawet szybciej. Optymista. Wiesz co, ja myślę, że za 2 lata to będziemy już obracać milionami złotych i może być różnie. Cienko to widzę, jeżeli chodzi o jakby dotarcie tych samochodów elektrycznych do nas. Wiesz co, to jak tak zacząłeś ogólnie o przyszłości mówić, to ja sobie przypomniałem, że kompletnie nie lubię mówić o przyszłości, poza przyszłością ewentualnie technologiczną i poza przewidywaniami, czego będziemy używali albo z czego będziemy korzystać za lat kilka. Cała reszta mnie jakby średnio Czasem się rajcuje, można bo zaczynam pomylić, mieć tak? depresję, jak o tym myślę. No. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która się wydarzyła w tym tygodniu, o której wam prawdopodobnie nie musimy mówić, dlatego że żyjemy w epoce sieci społecznościowych. Padł Facebook i wszystkie serwisy facebookowe. Diabli wzięli serwerki. Najbardziej mi się, słuchaj, podobało, jak się Hindusi śmiali na tym, na Twitterze właśnie, mówiąc, że o, zrobili tak, jak im poradziliśmy. W końcu po 4 godzinach któryś ruszył dupę i poszedł do serwerowni i wpiął kabelek z powrotem. Co prawda rzecz nie była taka prosta, ale rzeczywiście no, ale trzeba było raczej ręcznie coś poprawić. Narzekają się, że to był błąd tam właśnie po stronie konfiguracji serweru, a mi się najbardziej podobało, co jakby też pokazało mi, że choroba jednak, duch w narodzie nie ginie i Polacy mimo wszelkich przeciwności losu, jest nadzieja, że sobie jakoś w życiu dadzą radę. Jak u nas rozwiązano kwestię komunikacji tekstowej? Otóż widziałem, jak ludzie rozmawiali ze sobą za pomocą przelewów bankowych. Puszczali przelew za grosz, a w treści przelewu wpisywali wiadomość. Okej. No jest to jakiś pomysł. Jest to jakiś pomysł na pewno. Polak potrafi. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie ktoś wpadł na taką opcję. Możemy mówić o tym, że Zuckerberg stracił troszeczkę kasy, że zjechał na liście kasa, najbogatszych ma... ludzi na moment, że nie wiadomo, nie wiadomo, co się stało, a tak naprawdę nic nie się nie będzie, stało no. Za moment, po to prostu tak ta samo Polska jak zostanie wiesz, odbudowana. mnóstwo serwisów pochylało się z troską nad Oj tak, akcjonariuszami. oflagujmy się, że No i co? współczujemy bardzo Zuckerbergowi, że Ja ojej, jacy smutni jesteśmy, bo mu się coś nie udało. Ale ja mu nie współczuję, on sobie doskonale poradzi, to jest człowiek, który sobie da radę w życiu. I ja myślę, że te straty to może nie już odrobił, ale dosyć szybko uda mu się odrobić, więc w ogóle nic się nie stało, Polacy jedziemy. To jest człowiek, który czego by nie zrobił i czego by nie powiedział, to i tak nie utonie. No o to. Także sorry, ja jestem brutalny. Ludziom, którzy sobie bez mojego współczucia doskonale radzą, po prostu nie współczuję. Wiesz co, jeszcze jedna pierdółeczka dosłownie z Polski, jak już gadamy, ale to tylko kronikarsko, bo już o tym wałkowaliśmy te modele. Realme 8i i Realme C11 2021 weszły na polski rynek. Ten pierwszy może być średniaczek 850-899 zł. Od razu mówię, lepiej wziąć ten droższy. Ten C11 no to jest taka budżetowa za 400 zł, że no razem z tymi Motorolami możecie sobie go odpuścić. No i w zasadzie tyle jeszcze tak kwestii dodania. Próbuję jeszcze popatrzeć, czy coś jeszcze ciekawego mieliśmy w tym tygodniu. Nie przygotował się. Mieliśmy, słuchajcie, na przykład masę premier japońskich, o których nie będziemy mówili, nie, no bo tych telefonów w życiu nie zobaczycie. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do katalogu, można zajrzeć. Akurat niestety Japończycy poza tym, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, nic ciekawego więcej nie pokazali. No tak, no. A, no jeszcze, dobra. Pokazali Galaxy A22 troszeczkę innego od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. To jest zupełnie inny smartfon niż ten, który u nas występuje pod tą nazwą. A22?
Tak, Galaxy A20. Tak. A, ten, dobra, no tak, no jeszcze wiecie, co jeszcze nadchodzi, Galaxy A13, to są ploteczki, powiemy wam, jak będzie. Jeszcze też, ale to już tak na dobicie, na koniec, polska firma MPTech, czyli producent telefonów MyPhone i Hammer, pokazał jeszcze taki tablet do nauki, TechByte Smartboard 10 LTE. Ma dołączoną klawiaturę w komplecie, ma modem LTE, a poza tym, no to też... Wiecie, to jest gość, który marudzi, że za dużo czasu musicie siedzieć i słuchać nas i że nie chcecie nas tyle czasu siedzieć i przedłuża jak tylko może po prostu. MPTH. Dzisiaj wyszło jakoś podejrzanie krótko. Dobra, słuchajcie, skoro wyszło krótko, to kończymy. Słońce za oknem, to idźcie trochę na powietrze. Ciepło nie jest, ale słońce. Wiecie, zima się zbliża, idźcie się napakować tą witaminą D. Póki jeszcze jak tylko możecie. Tak. Dobra, dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, żegnamy was do przyszłego tygodnia. Cześć. Cześć.